Trochę mnie za mocno rzuciło. Z buta wjeżdżam w tą robotę. Dobra, czekajcie, podjadę tam sobie tyłem, zrobimy z pick-upa stół i zaczynamy robotę. Ale jazda. Od razu mnie uśmiech na twarzy. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że Robert już do nas jedzie ciągnikiem, bo trzeba będzie sobie tą wiatę tutaj przynieść. Ona jest w częściach na hali schowana. Słuchajcie, wiata będzie tutaj, czyli w toalecie końskiej, bo oczywiście nasze konie są tak zajebiste, że miały hektar, ale one wolały no nakupkać tutaj, gdzie powinna być wiata, albo tam, zaraz przy furtce, na wejście na ten drugi wybieg, nie? Podejrzewam, że to jeszcze będzie szybka akcja, sprzątanie, położymy sobie palety, wiatę tutaj postawimy, Robert przyjdzie ciągnikiem, przez który nam bardzo będzie pomagał w pracy, bo te ściany będzie trzymał, coś tam w sumie, dokładnie nie wiem, jaki Robert ma pomysł na ten ciągnik, oprócz przywiezienia tej wiaty tutaj. No ale Robert to jest nasza złota rączka, która mi tutaj pomoże, więc to on będzie dzisiaj szefem, a ja będę jego podwładnym, że tak powiem. Mam nadzieję, że się cieszycie tak samo jak ja. Możecie dać subskrypcję, dać lajka i zaczynamy tą robotę. Bo mieliśmy jeszcze trawę siać, ale wczoraj padało, Robert mówił, że jak pada, jest mokro czy coś, to potem ten walec wyciągnie tą trawę, więc tego mieliśmy nie robić. Ale widzę, że tak będziemy robić. Jednak jest okej. Ty już wstępnie bronowałeś pick-upem, no nie? Tym oto sposobem ostatnia kreseczka bronowania zrobiona. Jest gotowe pod sianko, co? Pod trawkę. Koniki się z tyłu kulają. A my w końcu możemy zacząć robotę, bo która to minuta odcinka, my jeszcze wiaty w ogóle nie dotknęliśmy. Bardzo mi przykro, moje drogie. Padok dzisiaj jest nieczynny. Trwają prace budowlane. No i jest Wielka Sobota, także przepraszam bardzo, zapraszamy. Pojutrze, może jutro, będzie otwarte. Godzina 13:37, zaczynamy operację. Masz? Idealnie. Mogę kręcić? Kręć. Chodźcie. Doszło! Brakuje jeszcze cienia. Podciągnąć się? Dawaj. Żebyś dał radę? Wow! Jak to wygląda z góry? Git! Wytrzymało. Dobra, słuchajcie, Robert pojechał jeszcze raz przebronować i będziemy za chwilę siali trawę. Krótko wam opiszę sytuację. No wiata, jak widzicie, już stoi. Złożyliśmy najpierw te dwie ściany, potem sobie dorzepiliśmy ją do tej ściany, przez to już wiata stała. Zrobiliśmy ścianę z drugiej strony, potem ładnie ciągnikiem dołączyliśmy sobie przód i w ten sposób wiata już stoi. Za chwilę będziemy te belki do góry kładli, przez co już będzie można tak powoli robić. Dzień nam po prostu ucieka przez palce, nawet nie wiem kiedy. 5 lat temu, ja już mówię do Marii, że 5 lat temu tutaj te konie miały tylko jeden wybieg. Nawet boksów swoich nie miały, tylko jakaś tam taka prowizorka wiata. A teraz mają kilka wybiegów, mają wybieg z trawą, za chwilę znowu nowa trawa będzie siana. Mają wiaty, rond, pen, stajnie. Po prostu wszystko się tak dynamicznie rozbudowywuje, że jestem naprawdę w szoku i fajnie to wszystko wygląda. Cieszę się z tej wiaty, bo konie będą zdrowsze przez to i będą mogły sobie cały czas siedzieć. Mam nadzieję tylko, że kama nie będzie wredna i pozwoli tu wszystkim stać, a nie, że za chwilę kama z zorzą takie dwie psiapsie sobie tutaj przyjdą, a pirueta biednego wywalą na dwór. Dlatego myślę, czy nie dołożyć jeszcze kawałka
dachu, pod którym będzie właśnie dzwon z sianem i w ten sposób zawsze będzie miał koń wybór. Albo pod jednym dachem, albo pod drugim dachem. No ale to są znowu takie plany na jakiś przyszły okres. No i zobaczymy, jak to będzie. Zaraz się bierzemy z powrotem do roboty. Posiejemy tylko trawkę i wracamy do wiaty. A robi farm. Ciśnie. Jak Mary. Mary jest dzisiaj naczelną kamelówką. Daję radę. Ci na koniec roboty nie poszedł dymek z tej wkrętarki, ty. Ja to mówię, że robotę dalej ciągniemy, a ty nam przerywasz. Co masz dla nas? Krochówkę, żartuję. Żartuję. Co masz, pokaż? Pysto. Pysto. Zjemy na pick-upie, na paca. Padala na stoł. Kurnia. Polowa. Nie. Ale to jest bajerackie. Jak je food truck na konie, to... Ja to jest chyba taki pierwszy obiad na ranczu, nie? No. Udokumentowaliśmy właśnie pierwszy obiad na ranczu. Robert! Łap! Żartuję! Tutaj! Dziesiąta godzina pracy. Chmury się nadal trzymają. O Jezu. My jesteśmy kozaki! Czujecie się bezpiecznie? Jest. To dobrze. Jednie młotkiem i cała miata zleci. Dobry. 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 Jak idzie robota? No ładna. Ładna robota przy zachodzie słońca. Mimo bardzo ładne widoki mamy. Przyznajcie się, obliczyliście to perfekcyjnie po prostu. Tak. Dak zostawił na zachód słońca. Idę! Aha! Wciśnij ją! Czołówki poszły w ruch. Już jest grubo. Już jest grubo, ale została blacha do góry i będzie finito. Ale myślę, że ten, że na tym skończymy dzisiejszą część montowania wiaty. Odezwiemy się do was jutro, jak będziemy opierzenie jeszcze robić. I będziemy ją jakby... Mari będzie robiła odbiór. Wiaty. Odbiór. Czy będzie wszystko okej? Okej. No. Dobra, to do zobaczenia jutro. Słuchajcie, wchodzę, nowy dzień i Zoszka na leżąco. Poczekaj, to ci tam smaczka, jak będziesz sobie jeszcze leżała. Wiesz, dziewczynko? Zawsze wstawała, teraz leży, to może zdąży i dać smaczka. I coś się w tej główce zapamięta. Nie wstawaj, ja ci przyjdę dać smaczka. Nie. Wow. Szlak! Teraz ci nie dam smaczka, bo wstałaś. Kurde! Ale to, widzicie, według mnie to jest jeszcze taki... To jest nie do końca zaufanie, nie? Ona powinna sobie jeszcze leżeć. Ona wstaje, jak ja podchodzę, czyli ona jeszcze czegoś się obawia. Ale dzisiejszy odcinek nie o tym. No mordko moja. No dzień dobry. No co? Ała! Dobra. Idziemy, nie przeszkadzamy konikom. Zaraz wam powiem, na czym stoimy, jeżeli chodzi o budowę wiaty. Słuchajcie, wiata wygląda na razie tak. Ona już jest prawie gotowa. Słuchajcie, zostało nam do przykręcenia wkręty, jeżeli chodzi o blachę na dachu, bo została tylko tak na szybko złapana. Więc tutaj się trochę z tym pobawimy, bo trochę tych wkrętów jest i trzeba trafić w łaty pod spodem. Tu musimy jeszcze pozatykać te dziury tutaj, co tu są. Tymi bokami. To tak ładnie przyjdzie na bok i będzie zasłonięte, nie będzie dziur. Tutaj naprzód musimy
taką deskę właśnie przykręcić, żeby też to ładnie jakoś wyglądało. Myślę, że tutaj do góry sobie zamówimy i tak jak mamy napis siodlarnia, tak tutaj damy Ikata Ranch, albo tam Rancho Ikata, coś takiego, nie? Teraz czekam na Roberta i słuchajcie, będziemy no walczyć dalej, nie? Każdy jest w innym miejscu. No ale to i tak nie widać, nie? Tylko... Finito, słuchajcie. Już mniej nagrywałem na końcu, trochę więcej, można powiedzieć, robiliśmy, bo żeby to szybko skończyć. Generalnie tak jak jest teraz, tak chwilowo zostanie. Finalnie będzie jeszcze zakotwiczona, żeby się trzymała bardziej ziemi. Na następnym odcinku, że puścimy tutaj, słomy tutaj naniesiemy, może jakimś lizawkę im tu powiesimy, nie? No. No i kurtynę. No i tak, i kurtynkę jakąś coś wykombinujemy, żeby miały ciężej. Mari się śmieje, żeby tylko nie pomyślały, że to jest skryta toaleta, nie? Bo akurat tutaj miały toaletę, no ale to jest jedyne miejsce na pasisku, które nam odpowiadało, żeby te konie tutaj były. Ogólnie z zewnątrz wygląda według mnie bardzo dobrze. Fajnie pasuje do płotu, do rondpena i do w ogóle rancha i tak dalej. Więc jest fajnie. Podoba mi się wizualnie. Boję się tylko, że kawa będzie wyganiała stąd pirueta, bo z Zorzą ostatnio się potrafi zgodzić. No i tyle, nie? Tutaj widzę dziurę w ścianie mamy. No. Dobra, słuchajcie, napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba, czy wasze konie też mają wiatę. Zostawcie suba, zostawcie lajka i komentarz. Z tego miejsca, że chciałbym podziękować Robertowi, który nam pomógł niezmiernie. Ci dziękuję. No i tyle. Powiedzcie, co sądzicie o tym hobie, wolno wybiegowe, tak się mówi? Tak. Dawać dyskusję w komentarzach. No jaka dyskusja, to wiadomo, że to jest zdrowe. Jestem ciekaw, czy to starczy, no na przykład minus 5 i śnieg, nie? Ale tak się powiem, że nie wiem, czy bym chciał to zostać przy minus 5 i śniegu, nie? A jakbyś miał sierść? No nie wiem. Trochę powątpiewam, ale no generalnie tyle, nie? Narka, siema, hej! Zapomniałem jeszcze dodać, że tu gdzie aktualnie jestem, gdzieś tu na środku damy taki podpalany napis Ikata Ranch. Jak coś takiego jak mamy nad siodlarnią, to tutaj damy taki Ikata Ranch. Super!